nazywam się Julia Starońska, jestem z wykształcenia, z wykształcenia jestem biotechnologiem, obecnie również kończę medycynę i chciałam z Państwem porozmawiać trochę o biologii syntetycznej. Czy ktoś z Państwa kiedyś spotkał się z takim terminem w ogóle? Dobrze, to trochę może opowiem, o czym to jest. Próbowaliśmy my jako ludzkość i cywilizacja od bardzo dawna manipulować przy genetyce i genach otaczającego nas środowiska. Na początku próbowaliśmy robić to w sposób taki mało zaawansowany, próbowaliśmy dobierać do rozrodu bydło, które miało jakieś pożądane przez nas cechy, wysiewać rośliny, które dawały większe plony, no i oczywiście bawiąc się trochę w cudzysłowie wywierając presję ewolucyjną na gatunkach. Następnie udało nam się odkryć strukturę DNA, tak zwany kod źródłowy życia. Udało nam się również to DNA odczytać, sekwencjonować, także doszliśmy do momentu, w którym jesteśmy w stanie wyciąć sobie kawałek tego kodu, umieścić go w strukturze zwanej plazmidem, umieścić plazmidy w bakteriach, te bakterie tym samym nakłonić, żeby produkowały pożądane przez nas na przykład białka, na przykład insulinę. Obecnie udało nam się też stworzyć prawie syntetyczne DNA, czyli wykonać proces odwrotny do tego, czyli nie odczytywać DNA na postaci tutaj kodonów, tylko wpisywać je i tworzyć syntetyczne DNA. Dzięki temu udało nam się stworzyć tak zwane bioklocki, biobricks, dzięki którym możemy teraz... Są to takie kawałki, które kodują konkretne białka. Możemy na przykład mieć sobie takie białko bioluminescencji, obok mieć klocek z białkiem jakimś regulatorowym i dzięki temu mamy zupełnie inne spojrzenie na tą biologię. Właśnie biologia syntetyczna jest to trochę takie połączenie biotechnologii z inżynierią. I właśnie jest to, trochę przypomina zabawę z klockami Lego. Budujemy sobie po prostu, bierzemy jeden gen, budujemy sobie, wstawiamy go do bakterii, żeby kodowała nam coś konkretnego, łączymy to z drugim genem. No i właśnie naprawdę przypomina tego zabawę z klockami. Tutaj mamy klocki, czyli odpowiednie DNA kodujące odpowiednie białka. Łączymy je tak, żeby coś nam z tego wyszło i trochę patrzymy, gdzie i co tu możemy z tego wyprodukować. Tutaj mamy taką ogólną definicję biologii syntetycznej, czyli jest to tworzenie sztucznego życia w pewien sposób, dlatego że tym się różni od inżynierii genetycznej, że przedtem modyfikowaliśmy to, co już istniało w naturze, a w tej chwili próbujemy stworzyć zupełnie nowe rzeczy. Udało nam się już stworzyć, mówię jako ludzkości, udało się stworzyć zupełnie nowe białka, które w ogóle w przyrodzie nie istnieją. A poza tym jest trochę to też spojrzenie na biologię pod kątem takim inżynierskim. Jest to bardziej uporządkowane i podlega jakiejś tam standaryzacji. I właśnie porównanie biologii do informatyki tutaj coraz więcej ma to wspólnego, dlatego że jeżeli sobie założymy, że taka komórka jest podobna do komputera, a DNA jest podobne do kodu źródłowego, to bardzo prosto sobie wymyśleć, że kod źródłowy, no to tutaj mamy DNA, tworzy nam białka, białka tworzą nam szlaki sygnałowe, czyli będą tu moduły. No i tak naprawdę, tak w tej, jak się na to teraz patrzy, to jest tutaj dużo podobieństw. W 2010 roku nastąpiło takie trochę przełomowe odkrycie, chociaż nie wzbudziło nas takiej sensacji, jak sklonowanie owcy Dolly. Craig Venterowi, to jest taki amerykański naukowiec i milioner, który trochę się bawi właśnie w tą biologię syntetyczną, jest uznawany też za ojca. Udało mu się z jednej bakterii właściwie odczytać, sekwencjonować genom, tutaj to akurat jeszcze nie było nic takiego bardzo trudnego, następnie stworzyć totalnie syntetyczne DNA, w którym zapisał sobie na przykład adres strony internetowej, maile i inne takie rzeczy, które normalnie wiadomo w DNA nie występują. I to DNA umieścić w innej bakterii
I co najważniejsze, to ta bakteria w biologicznym sensie działała, jakbyśmy powiedział to informatyk. Czyli po prostu ten genom był zdolny do replikacji, czyli do samopowielania się. No i tak naprawdę ta bakteria była bakterią całkowicie zaprogramowaną przez nas i była żywa. W związku z tym zostało to okrzyknięte mianem stworzenia pierwszego sztucznego życia. Ten genom to miał 50 tysięcy par zasad, to nie jest zbyt dużo, to możemy porównać, genom człowieka ma 300 tysięcy mega par zasad. Na razie tak naprawdę tutaj jesteśmy, kto wie co to jest? Dyskietka, tak. Na razie tak naprawdę, jak już jesteśmy przy tych analogiach z informatyką, nasze kroki w biologii syntetycznej są na poziomie dyskietki. Musimy dojść, bo dyskietka, jak dawno temu się pozbyliśmy dyskietek, ktoś pamięta? 15 może być nawet, różnie. No i właśnie musimy dojść do etapu, w którym mamy pendrive'a i będziemy mogli to robić w dużo bardziej zaawansowany sposób. No i właściwie teraz daję to różne perspektywy, zobaczmy, co z tego możemy zrobić. No, możemy. To jest na razie, w niektórych momentach jest to jeszcze bardzo teoretyczne, ale możemy tworzyć zastępcze organy, wymyślać nowe szczepionki. Jest też bardzo obiecujący plan stworzenia sztucznej krwi. Skoro możemy tworzyć komórki, które robią to, co chcemy, to dlaczego by nie stworzyć krwinek? Produkcja różnych, jest taki projekt też świecących cewników, że do cewników, w cewnikach umieszcza się bakterie, które wykrywają inne bakterie i w związku z tym, jak je wykryją, to świecą na jakiś tam konkretny kolor. Dzięki temu możemy sprawdzić, czy cewnik jest już skontaminowany, czy nie. Mamy różne inne możliwości, bakterie wyłapujące toksyny innych bakterii, takie, co będą nam produkowały antybiotyki w świetle jelita. Możemy też pokusić się być może o zupełnie inną metodę leczenia cukrzycy. Jest też taki cudowny projekt bojowych bakterii, gdzie będziemy sami programowali bakterie do walki z bakteriami patogennymi. Możemy też zasiedlić jelito i one będą mogły wykrywać inne bakterie, produkować same antybiotyki albo substancje, które niszczą na przykład biofilm. Biosensory to jest taka bardziej przemysłowo-spożywcza działka. Możemy na podstawie właśnie tych bakterii, no one mogą nam wykrywać różne rzeczy i dzięki temu mogą, na przykład jeżeli wykryją akrylamid, który jest rakotwórczy, potrafią świecić, więc też byłoby to bardzo przydatne. Produkcja akrylu. Akryl, wiadomo, nie jest żadnym polimerem, który występuje naturalnie. Natomiast kauczuk, owszem, występuje naturalnie, jest trudny w uzyskiwaniu, w związku z tym też można produkować totalnie nowy enzym, który będzie produkował nam rzeczy, które normalnie w przyrodzie w ogóle nie istnieją. No i oczywiście marzenie, produkcja, wymyślenie bakterii, które by pochłaniały dwutlenek węgla i produkowało nam z tego biopaliwa. Być może nawet lek na raka, chociaż to na razie jest jeszcze bardzo odległe. No i teraz takie pytanie, kto to może robić? Właściwie to prawie każdy, kto się trochę na tym zna. Jak przypomnimy sobie początki informatyki, to na początku też komputery były dostępne tylko w agencjach rządowych i wojskowych i były właściwie, nie można było sobie wyobrazić, że to kiedyś każdy będzie miał w swoim domu. Była grupa hakerów, w tym rozumieniu nie cyberprzestępców, tylko ludzie, którzy zajmowali się modyfikacją tych programów i tworzeniem właściwie tego programowania z wolnego dostępu. No i teraz jest trochę tak samo, jest taki program iGEM, on zbiera ludzi, biotechnologów i zresztą z różnych innych dziedzin z całego świata. Zazwyczaj są to młodzi ludzie, studenci. Dostają do zabawy takie klocki, które co prawda nie wyglądają tak jak tutaj, tylko raczej tak. I co roku tworzą nowe bakterie, nowe komórki, które potrafią, spełniają różne funkcje. No właśnie polska ekipa tworzyła bakterie wykrywające ten akrylamid. No i teraz powstają z tego powodu pytania. Tworzymy sztuczne życie. Jak bardzo jesteśmy blisko tego, co właściwie mamy tutaj na obrazku, potwór doktora Frankensteina. Co prawda na razie nie, nasz potwór jest komórką i to jeszcze na dodatek ma materiał genetyczny zaprojektowany przez nas. Komórka jeszcze nie jest zupełnie zaprojektowana przez nas, ale do tego też zmierzamy. No i czy tak naprawdę będziemy w stanie tworzyć organizmy, które będą bardziej skomplikowane? Jak stworzymy komórkę, oczywiście możemy stworzyć tkankę i tak dalej. I
czy właśnie nie jest to trochę tworzenie potwora Frankensteina, tudzież, tak jak tutaj twierdzi Newsweek, to jest ten inwentor, który stworzył pierwsze syntetyczne życie, wywołując dyskusję, czy mamy prawo bawić się w Boga i dokąd to nas zaprowadzi. No i właściwie też trzeba sobie zadać pytanie, czy dokąd to prowadzi i kiedy trzeba sobie powiedzieć stop. I teraz mam do Państwa takie pytanie. Gdyby odpukać, mam nadzieję, że nie, ulegli Państwo wypadkowi i potrzebowaliby Państwo transfuzji krwi. Czy daliby sobie Państwo przetoczyć sztuczną krew uzyskaną w laboratorium? Tak? Jeśli działa. Jeśli... Dobrze. A gdyby w tym samym wypadku, mam nadzieję, że to się nie zdarzy, znali Państwo, załóżmy, urazu wątroby. Czy gdyby nauka była już tak zaawansowana, tutaj został stworzony sztuczny liść, na razie jesteśmy na tym etapie, nadal jest to rozwój na poziomie dyskietki, ale rozwijamy się. Czy taką sztuczną wątrobę wyhodowaną w laboratorium daliby sobie Państwo, gdyby miała Pan ona Państwu ratować życie, czy by się Państwo na nią zgodzili? Tak, dobrze. No to teraz przejdziemy do trzeciego pytania. Jest taki bardzo ambitny projekt, który niektórzy sądzą, że za 30 lat być może będzie możliwy. Na razie udało się nam jako ludzkości, usiłuje się zrobić transfer mózgu, czyli przepisania mózgu na komputer. Na razie jesteśmy na etapie, w którym udało nam się przez 40 minut symulować mózg osy, także nadal jest to poziom chyba nawet niższy od dyskietki, ale no wiadomo, to się wszystko rozwija. No i czy korzystaliby Państwo może z takiego tego, żeby móc swoje wspomnienia i swoją osobowość przepisać na komputer? No właśnie, tak myślałam, że tutaj to jest dużo bardziej kontrowersyjne. Kiedyś było nie do pomyślenia, występowało tylko w kreskówkach, a teraz jest coraz bliższe i tak naprawdę do czego my dążymy? Być może trochę dążymy do tego, żeby uciec śmierci, dlatego że przepisując mózg, wiedziałam, będziemy mogli też zachować w pewien sposób nieśmiertelność. No i właśnie trzeba sobie zadać pytanie, gdzie jest równowaga w tym wszystkim, jak zrobić, żeby z tej natury jak najwięcej wyciągnąć i no wiadomo, że skoro jesteśmy w stanie namówić bakterie, żeby tworzyły jakieś konkretne białka, które by nam w czymś mogły pomóc, to oczywiście jak się technologia dostanie w niepowołane ręce, to bioterroryzm tutaj też jak najbardziej by sobie z tego skorzystał. Dobrze, dziękuję bardzo.